Cześć, witam w specjalnym, świątecznym, bożonarodzeniowym odcinku Rysuj w Kadzie, którym to pokażę Ci, jak narysować świąteczny obrazek przy użyciu funkcji Spline. Zaczynamy od tego, od czego powinniśmy zacząć każdy nasz rysunek, czyli od właściwego, łatwego do znalezienia potem nazwania pliku i zapisania go. Gdy już to mamy, to wchodzimy w przeglądarkę i szukamy obrazka, który będzie nam pomocny do narysowania naszej świątecznej laurki. Wybierzmy sobie tego Mikołaja i skopiujmy go do naszego rysunku. Ctrl plus V, wklejamy obrazek. Zauważ, że obrazek nasz jest symetryczny, dlatego narysujemy połowę tego Mikołaja, a drugą połowę po prostu narysujemy poprzez odbicie tej pierwszej połowy. Rysujmy sobie najpierw linię pomocniczą, która będzie naszą osią symetrii. Rysujemy pomocniczą linię, a następnie za pomocą komendy prosta rysujemy naszą oś symetrii. Następnie przystępujemy do obrysowania konturów naszego Mikołaja przy pomocy polecenia Spline. W skrótach RWC będzie to skrót klawiszowy SS, czyli wpisujemy SS, wciskamy spację i czytamy, że program chce, abyśmy określili pierwszy punkt. Pierwszy punkt określimy na linii, którą przed chwilą narysowaliśmy. Aby dokładnie od tej linii zacząć, wybieramy z podręcznego menu o snapów punkt bliski, czyli wciskamy Ctrl, trzymamy go i przyciskamy prawy klawisz myszy. Wyskakuje nam menu podręczny i wybieramy bliski osna. I za pomocą kolejnych punktów obrysowujemy wąsy naszego Mikołaja. Gdy chcemy mieć ostrą krawędź naszego spline'a, to po prostu kończymy w jednym punkcie nasze obrysowywanie, a następnie zaczynamy nowego spline'a od tego samego punktu. Wąsy już mamy skończone. Teraz obrysowujemy w ten sam sposób wszystkie krawędzie naszego obrazka. Gdy rysujemy spline'em jakąś figurę zamkniętą, to ostatni punkt możemy kliknąć za pomocą przycisku Z i spacji. Wtedy AutoCAD zamknie nam tą figurę. Jeśli chcemy ją zmodyfikować, to możemy zrobić to za pomocą niebieskich uchwytów. Oczywiście nie musimy cały czas używać funkcji spline. Jeśli na przykład mamy coś do obrysowania o kształcie koła, to po prostu używamy polecenia okrąg i rysujemy sobie okrąg. Po prostu wybieramy takie polecenia, aby było nam jak najłatwiej, jak najszybciej to obrysować. Gdy już mamy obrysowanego całego Mikołaja, to przesuwamy nasz wzorcowy obrazek w górę o ustaloną liczbę jednostek. Usuńmy jeszcze sobie pomocniczą linię. Następnie zaznaczamy całe pół Mikołaja i robimy lustro. W skrótach RWC polecenie lustro to W, czyli klikamy W, następnie spacja. Określamy pierwszy punkt osi odbicia, następnie drugi i mamy już praktycznie całego Mikołaja. Teraz przenieśmy jeszcze z powrotem nasz wzorcowy rysunek na Mikołaja i dorysujmy rzeczy, które nie są symetryczne. Gdy już mamy kontury naszego świętego, to pokolorujemy go za pomocą kreskowania i wypełniania. Czyli wciskamy H, następnie spację. Jako wzór wybieramy solid, wybieramy kolor, wskazujemy punkty, które mają być pokolorowane. Najpierw malujemy buty, zaznaczamy jeden punkt, drugi, trzeci, czwarty. Przy czwartym widzisz, że AutoCAD nie może znaleźć zamkniętej obwiedni. Zignorujmy to i zakreskujmy po prostu to, co się dało.
ten element, który się nie zakreskował, po prostu zrobimy przez opcję lustro. Czyli wejdźmy we właściwości kreskowania, czyli klikamy na kreskowanie i wciskamy prawy klawisz myszy. Wybieramy edycję kreskowania, oznaczamy oddzielne kreskowania, oznaczamy zespolone, zaznaczamy kawałek, który chcemy odbić lustrem, no i go odbijamy. Następnie w podobny sposób kolorujemy całego Mikołaja. Gdy już mamy całego pokolorowanego, sprawdźmy, jak on się będzie nam drukował. Wciskamy Ctrl-P, ustawiamy wszystkie ustawienia tak jak tutaj na ekranie i wciskamy podgląd. Jak widzisz, brakuje nam jeszcze pokolorowania polików oraz twarzy Mikołaja. Zróbmy to teraz. Znów sprawdźmy, jak wygląda nasz Mikołaj. Jak widzisz, jest już całkiem dobrze. Teraz taki sam zabieg robimy również dla prezentu. Oraz w prezent chcemy również wrzucić nasze logo. Czyli po narysowaniu prezentu wklejamy logo, odpowiednio skalujemy i przenosimy w pasujące nam miejsce. Prezent mamy już skończony. Teraz przenieśmy go w odpowiednie miejsce i podejrzyjmy, jak prezentuje się cała nasza kompozycja. Widzimy, że obrazek wygląda całkiem nieźle. Zrobimy sobie teraz z tego screena, zapiszemy i właściwie to będzie na tyle. W zaprezentowany tutaj sposób możesz tworzyć praktycznie niezliczoną ilość kompozycji. Ogranicza cię praktycznie tylko wyobraźnia. To wszystko na dzisiaj, a my z racji zbliżających się świąt chcielibyśmy życzyć wam wszystkiego najlepszego, góry prezentów i samej radości. Bawcie się dobrze. Cześć.